Cześć widzowie, teraz wam pokażę jak zainstalować Minecraft za darmo. Jeszcze przypominam o subie na kanale, bo na stówkę będzie fajna rzecz, więc lecimy. Trzeba wpisać T-Launcher, ja to wpisałem tak, ale tak to się pisze i tak wyskoczy. Klikamy ten link. Klikamy tutaj, on jest za darmo nawet. Żaden wirus, ja z niego korzystam bardzo dobrze. Więc to na zielono. Jeszcze jak się uda, to wam dam link w opisie. Więc to na zielono. Tutaj Dolong T-Launcher, tyle. I jak klikniecie co chcecie, klik na Windows. No i tam różne rzeczy musicie dać. No i ja już to mam. Nawet zobaczcie, T-Launcher, o coś takiego będzie na pulpicie. Jak ja pokażę, jak ja daję na pulpit, to mi się nagrywanie wyłącza, nie jak to zrobić, ale wyskoczy wam coś takiego. Uruchamiacie i wyjdzie, nawet ja to uruchomię. I wyjdzie wam właśnie takie okienko. Jak to wszystko zrobicie, to wyjdzie wam takie właśnie okienko. Więc myślę, że spoko. Tutaj sobie musicie dać też. Oj, macie tutaj T-Launchera. Dajecie, że zacznij grę. Znaczy tam będziecie musieli dać kontynuuj tam. Będzie do wyboru skin, ale to. No, tak jest. Możecie tutaj wziąć ze skina. Dobrze, więc mi się na razie T-Launcher nie chce włączyć, ale teraz tak mam, że mi się chce włączyć. Ale wam się na pewno włączy. Więc możemy, mogę tu sobie pobrać skina. Myślę, że Joker by był dobry. Nie wiem za bardzo jak pobrać skina, ale myślę, że... Nie, nawet sam nie wiem jak pobrać skina, więc... Pa. Więc będziecie mieli takie okienko. Tutaj wpiszę swój nick, wersję jaką będziecie chcieli. A tutaj będzie rozpocznij grę. No i po prostu włączam wręcz normalny Minecraft, więc to jest całkowicie darmowe. I żadnego wirusa, bo ja z tego korzystam. Później wyjdzie na pupicie coś takiego, włączacie, no i wyskoczy wam coś takiego, to tutaj wpisujecie nick, wersję jaką chcecie zagrać i klikacie tu, no i będzie. Więc ja się żegnam, cześć!